Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Czegoś takiego jeszcze na Arendo.eu nie omawialiśmy. Przed wami GB Operator od firmy Epilog. Ta mała przystawka pozwala odtwarzać gameboyowe kartridże na dowolnym komputerze i robić kopie zapasowe zapisanych na nich save'ów. A to dopiero początek jej możliwości. Kosztuje $50 plus wysyłka z Rumunii, ale muszę przyznać, że paczka dotarła do mnie ekspresowo ubezpieczonym kurierem. W środku znalazłem maciupeńki karton z potrzebnymi elementami. Zgrabnie zapakowana siedziała tam instrukcja, a także urządzenie i przewód USB do połączenia z PC-tem. Uwielbiam przezroczyste obudowy i myślę, że na luzie mogłyby być znowu modne. GB Operator wygląda super i dokładnie przyjrzeć możemy się, co znajduje się w środku. Od spodu przed ślizganiem zabezpiecza go gumowa podkładka. Bardzo profesjonalne wykonanie. Zaawansowani użytkownicy zauważą, że jest to ładnie zapakowany gameboyowy flasher, ale wyróżnia go nie tylko konstrukcja, ale przede wszystkim oprogramowanie. Aby skorzystać z urządzenia, należy pobrać ze strony producenta aplikację dla Windowsa, Maca albo Linuxa, a potem jest już z górki. Uruchomiony program poprosi nas o wpięcie kartridża. Wspierane są karty wszystkich modeli Game Boya: klasycznego, kolorowego oraz Advance'a. Po wpięciu gry natychmiast wykryta zostaje ona przez urządzenie i wyświetla podstawowe informacje na jej temat: okładkę, tytuł i krótki opis. Aplikacja Epilog Operator posiada wbudowany emulator, który pozwala grać w gry z kartridżów bezpośrednio wewnątrz programu. Jak to działa? Ano, program zgrywa ROM z kartridża na dysk i odpala go jako emulowaną grę. Ale integracja z flasherem daje mu też kilka interesujących cech dodatkowych. Na przykład z kartridża zgrywany jest również zapis postępu, który nie tylko ładowany jest do emulatora, ale potem po zakończeniu zabawy wgrywany z powrotem na kartridż. Więc można prowadzić tę samą rozgrywkę na konsoli przenośnej i na komputerze. Ta funkcja programu jest jeszcze w becie, ale z moich krótkich testów wynika, że działa w porządku. Nie miałem z nią problemu. Wbudowany w Epilog Operator emulator jest dostateczny. Ma całkiem sporo opcji, które można skonfigurować, ale prawdę mówiąc nie bardzo chcę go używać. Jest mnóstwo lepszych opcji. I na szczęście autorzy przewidzieli i to. W drugiej zakładce programu, Data, lub jak preferują niektórzy Amerykanie, Data, znajdziemy prawdziwe mięsko. Tutaj program pozwoli nam zgrać swoją grę na dysk jako ROM, który wykorzystać można potem w dowolnym innym emulatorze. Po co mielibyśmy to robić? Na przykład jeśli tak jak ja kolekcjonujecie rzadkie gry homebrew, których ROMów nie znajdziecie w sieci, zwyczajnie żeby je sobie zgrać. Jakiś czas temu w jednym z materiałów pokazywałem proces wymiany baterii w kartridżu Game Boya, który niestety kasuje zapisany postęp gry. Operator ma rozwiązanie i na to. Klikając odpowiedni przycisk możemy zgrać zapis na dysk. W takiej formie może być używany w emulatorach lub traktowany jako kopia zapasowa. Na przykład po wymianie baterii w kartridżu, korzystając z odpowiedniej opcji, można wrzucić swojego zgranego wcześniej save'a z powrotem na karta. Ale operator jest też urządzeniem dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Jest to bowiem pełnoprawny flasher. Jeśli na przykład jesteśmy programistami amatorami, możemy wykorzystać odpowiednią opcję, by nagrać na specjalne nagrywalne kartridże swoją własną grę. Tutaj taka ciekawostka, to na przykład fanowski kartridż wspaniałego romhacka Pokémon Crystal Clear. Jest zapisywalny, więc za każdym razem, gdy wychodzi aktualizacja tej ciągle wspieranej modyfikacji, mogę ją sobie tym urządzeniem wgrać na karta, zastępując wersję starą. Ostatnia zakładka to w ogóle fajna ciekawostka. Jeżeli wepniemy do akcesorium Game Boy Camera, odblokuje się opcja Photos, która pozwoli zapisać jako pliki PNG wszystkie zdjęcia wykonane aparatem. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony całym tym produktem. Cena $50 jest na granicy tego, co byłbym skłonny za to zapłacić i jest to gadżet przeznaczony dla bardzo konkretnej niszy, kolekcjonerów z milionem dziwnych kartridżów.
albo domorosłych programistów, którzy chcą wydać własną grę. Ale cena przekłada się tu bardzo jednoznacznie na fajną jakość wykonania i sprytnie zaprojektowane oprogramowanie. Idealnie co prawda nie jest, ale jest to produkt stale wspierany i program ma nadal na sobie etykietkę beta. Na przykład autorzy chwalą się tym, że na ekranie z informacjami o grze wyświetla się informacja, czy wpięty kartridż jest oryginalny, czy piracki, i miałoby to pomóc kolekcjonerom z rozpoznawaniem podróbek. Niestety mój dostęp do piratów jest bardzo ograniczony, ale garstka podrobionych kartów, które posiadam, albo uważane były przez operatora za oryginalne, albo nie były wykrywane wcale i wyświetlały się jako nieznana gra. Więc funkcja ta w ogóle moim zdaniem nie działa. A przy okazji spokojnie, urządzenie pozwoli zgrać albo odpalić tytuły, które nie występują w jej bazie. Nie ma tu żadnej sztucznej blokady. Na tym ekranie też wyświetla się, czy kartridż, który znajduje się w gnieździe, jest zapisywalny, czyli czy możemy z niego usunąć nagraną grę i wrzucić własną. Choć funkcja ta nie dotyczy oczywiście kartridżów sklepowych, a jedynie tych przeznaczonych do nagrywania. Wada, której nie da się naprawić, to to, że na przykład wspomniany wcześniej Game Boy Camera, jak i inne akcesoria wymagające bezpośredniego kontaktu ze sprzętem czy portu rozszerzeń, też nie są wspierane z natury tego, że urządzenie nie wchodzi w interakcję z kartridżem, a po prostu zgrywa zawartość jego pamięci. Wpinając kamerkę możemy więc zgrać jej ROM, choć do niczego się raczej nie przyda, czy zapisać zdjęcia, ale sama aplikacja nie odpali się. Ostatnia rzecz, która mnie martwi, to coś, co wygląda jak mała wada konstrukcyjna. Gniazdo kartridżowe umieszczone jest prostopadle do płytki głównej przystawki i zawieszone lekko nad jej powierzchnią. Powoduje to, że przy wkładaniu kartridża do urządzenia gniazdo to delikatnie, acz niepokojąco się ugina. Może to nic i niepotrzebnie się martwię, a może z czasem doprowadzić do jakichś problemów ze stykami, czy po prostu szybszego zużycia się urządzenia. Mam taki plan, żeby je po prostu otworzyć i podeprzeć jakimś małym kawałkiem plastiku, żeby dać mu lepsze oparcie pod naciskiem. A tak poza tym jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. To bardzo ciekawy i musicie przyznać nietypowy gadżet. Ostatnio nawet było o nim głośno w mediach, bo ktoś podłączył go do Steam Decka i ludzie byli zachwyceni, więc wyraźnie pobudza wyobraźnię klientów. I jeśli bardzo lubi się gry z Game Boya albo chce zabezpieczyć zapisy ze swoich ulubionych gier, to naprawdę nie jest to najgorszy sposób na wydanie $50. Gdyby tylko kurs był aktualnie trochę lepszy. Data, look at this. Data. What? My name. It is pronounced Data. Oh? You called me Data. What's the difference? One is my name. The other is not.